Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 2 Riptos Rage. Więc teraz mamy synchronizacja góra, dół, góra, dół, góra, dół. Spoko. Jest wszystko ustawione, więc idziemy do IC Speedway, żeby zdobyć ostatniego orba z drugiego świata. I to jest ostatni raz, kiedy prawdopodobnie widzicie drugi świat właśnie na filmiku. Więc teraz wam po prostu wytnę to, jak będę przechodził i zobaczymy się za chwilę. A my go nie przeszliśmy! Dobra. Dobra. My go jeszcze nigdy nie przechodziliśmy, więc spoko. Ja myślałem, że my go nie przechodzimy w ogóle, a tu taka rzecz śmiechowa. Spoko. W takim razie jest spoko, tylko szkoda, że ja kompletnie już to z rympą paliłem. Ale dobra. Powiedzmy, że jest dobra. Tak jak widzicie, musimy... No właśnie, co to ja mam tłumaczyć? No, robimy dokładnie to samo, co na wszystkich innych speedwayach. Czyli musimy rozwalić wszystko. Od potworów morskich, aż po już klasyczne jakieś bramy. Właśnie to ciągle się zastanawiam, po co tutaj bramy. No dobra. Jest to ostatnia, teraz to... Jak mówiłem, kompletnie z rympą poliłem, jeżeli chodzi o... O to... No kurde! Jest, co się tam dzieje? Dobra, jeszcze raz. Najpierw się zajmiemy tymi. Oni są najłatwiejsi, bądź co bądź. Jeszcze jeden. Bo tych to ogólnie jest najtrudniej, ale jest jaki fail. Zapomniałem, że trzeba... Że jeszcze tego nie przechodziliśmy. Ja nie mogę, już tu chciałem wyciąć, ale nie. A, to można po prostu tak przejść. Spoko. Dla mnie spoko, bo zaoszczędzam sporo czasu. Okej, baletnice, jakieś Nessie. Czyli wiecie, potwór z Loch Ness. Się Nessie nazywa, taka mała ciekawostka. Znaczy, nazywa, no trudno nazwać coś, co nie istnieje, ale... To znaczy, ja wierzę w to, że istnieje, ale niektórzy niestety nie. Dobra, i myk. Ha! Spoko, ale... zretrujemy. Nie wiem. O, spróbujemy jeszcze raz, bo muszę przecież jego uwolnić. Halo. Good job, Spyro. Looks like you're ready for a more serious challenge. To jest jedna z tych minigier, których bardzo nie lubię, czyli... czyli no właśnie... Nie wiem jak to się... Kurde, już zrąbałem. Nie wiem jak to się po polsku nazywa, ale no latałem na paralotni za motorówką. I... To jest moja najmniej ulubiona minigierka, bo strasznie jest tutaj oporne sterowanie Spyro. Bo on, jak widzicie, jak skręcam, to... wy tego nie widzicie, ale to mu jakąś zajmuje sekundę, aby skręcić. Za tym nie mogę na przykład zwolnić. To też jest niezbyt mi pomocne, bo... no. Co niezbyt jest mi pomocne, że ze stałą prędkością. A poza tym Spyro nie mogę go wyśrodkować jakoś. Co by było bardzo proste, jak na przykład w Soniku są coś na razie Quick Time Event, chociaż to się nazywa Quick Step Event w tych najnowszych Sonikach, to tutaj to by się bardzo przydało, aczkolwiek
Aczkolwiek nie ma tego, co nie jest fajne. Na przykład nie wiem, czy to jest wina kamery, czy coś, że ja czasami myślę... Kurde! Ja czasami myślę, że ja nie trafię w to i manewruję strasznie w tym. Teraz musimy się udać. Do it! No nie, może to jest tylko takie moje... wiecie, że tylko tak mi się wydaje, że nie trafię w to, ale... Ale nie wiem właściwie. No dobra, widzicie, jak mówiłem, ostatni raz widzicie drugi świat na filmie. Już więcej razy obiecuję, że go nie zobaczycie. Żadnym innym. Kurde! Hej! A prosił błędnie, to bym wyciął po prostu. Szkoda, że nie da się zgliczować jakoś. Żebyśmy dostali tego orba, bo na 100% tutaj bym taki glitch wykorzystał. Ale dobra. Ta minigierka nie jest taka łatwa, jak się myślicie. Jeżeli ktoś teraz powie, że ona jest łatwa, to proszę, niech mi nagra, jak perfekcyjnie przechodzi tą grę. I no. Dobra. Dobra, almost. Jest! Way to go, Spyro! You're even better than I am! O Boże! Dzięki. 48 orbów. Już. Zarąbiście. Udało nam się. Więc dobra, teraz już idziemy... Nieodwołalnie do świata trzeciego, bo tu już chyba mamy wszystko załatwione, z tego co wiem. Szkoda, że nie ma szybkiego przyjścia do guidebooka. Na, tak 100%. Więc jest załąbiście, bo teraz mogę bezkarnie iść sobie do następnego poziomu. Winter Tundra tutaj. I ogólnie tutaj teraz zrobię drugiego save'a. Czemu? Ponieważ chciałbym wam jeszcze po tej serii pokazać, jak będę już wam pokazywał te glitche, żeby sposób, jak możecie bardzo szybko przejść praktycznie na 100% grę. Więc tak. Zapiszę grę normalnie i teraz zapiszę nie na tym samym slocie. Zapiszę w pierwszym, bo to jest ten pierwszy, który zrobiłem wcześniej, jak mi się popsuła, że tak powiem, nagrywarka. Ale to akurat dysk mi się popsuł, nie nagrywarka. Dobra, więc najpierw oczywiście tradycyjnie wystuprocentujemy Overworld, jak to było? Hubworld. Wystuprocentujemy, żeby nie było tutaj żadnych niedomówień czy coś. Tu już schodziliśmy. I byłoby później szukanie. Byłoby później szukanie, jak zwykle. Nie można nigdy po prostu zebrać wszystkiego od razu, tylko trzeba tak, o. Dobra, i tu jest ogólnie w tym świecie sporo kryształków, no. Tornado, który nas bierze na samą górę od razu. Nie, ogólnie to już możemy wejść. Alright, Spyro! You've got the orbs. Defeat of Ripto is only moments away, right? Right? Well, anyway, good luck. He's right through this door. Dzięki, ale my jeszcze tu nie będziemy wchodzić, bo nie wystuprocentowaliśmy gry. A chcę, żeby wszystko było kanoniczne. Więc dobra, to już mam wszystko. Teraz idziemy. Nie! No serio, wchodzenie po tych schodach jest okropne, ale jak już się po nich schodzi, to już jest 100 razy lepiej. Wiecie jak to jest, że się na przykład, nie wiem, macie pod górę 100 schodów. To jest po prostu prawie jak spinaczka górska. A jak już z nich schodzicie, to
tak po poręczy sobie trochę pojechać, trochę sobie pochodzić. Jakoś to zleci. Dobra, no nie. Aha, dobra. Już wiem gdzie. Tak jak widzicie, orb sobie lata, więc weźmiemy go po prostu. W tym ogólnie świecie nie ma chyba zadań jakichś, za które byśmy mogli dostać orba. Po prostu możemy je znaleźć, więc 49 orbów mamy. To jest bardzo fajne i ogólnie w tym świecie już talizmanów nie ma. Nie ma już talizmanów, tylko za przejście poziomu dostajemy jeszcze jednego orba. Przyznam, że myślę, że tutaj bardziej nie jest tu kontekst, nie wiem, jakiś fabularny czy coś, tylko po prostu już albo zabrakło miejsca na kolejne grafiki talizmanów, albo po prostu się nie chciało robić tych talizmanów. Trzeba się wymyślać jakiś nowy grafik. Więc dobra, tutaj sobie spadniemy, bo tu są kolejne kryształki. Aczkolwiek nie tu, tylko niż. I tu jest jeszcze jeden orb. Taki mały spoiler. Nie. No, nie ma tu kryształów. Wait, what? 50 orbów. Mam 50 równe 50, czyli jeszcze 14 musimy zdobyć. No, czyli no, łatwa matematyka, że 14 orbów musimy w tym świecie zdobyć. Jeszcze. Co trudne nie będzie. Dobra, gdzie są jeszcze jakieś... O. No ja czasem nie jest to intuicyjne zbytnio. Wykonam, że... O, no właśnie. Spoko, więc zróbmy sobie... Mystic Marsh. A co? 231. To było aż tak... A nie, bo ja przecież tu wcześniej też rozbierałem troszeczkę, dobra. To jest mój ulubiony poziom. I przez chwilę zapomniałem, że tu dialogów nie ma w tych pokazówkach. Dobra, fontana się wyłączyła, oni stracili moce, a te słonio ślimaki uzyskały jakąś super duper moc. Dobra, elo. Things just aren't the same since our magic fountain shut off. It sure would help if you could find out what evil force is behind this disaster. Spoko. Czy jakie złe moce są za tym? No nie wiem, jakie są złe moce za tym, ale no... Ale no nie, no znajdziemy sprawcę. Tak, tak, będziemy... Sherlock Holmes. Więc tak. Jest to mój ulubiony poziom, może to być z Winter Tundra, aczkolwiek jest on też najbardziej denerwujący z niego. Ponieważ no... no przez te słonie. Bo byście musicie mieć wielkie oferty, jeżeli chcecie te słonie rozwalić. Albo technika. Oferta albo technika, to są takie dwie różne rzeczy, które niezbyt ze sobą grają w parze. Spoko. Ej, tu jest... Serio? Tu jest obok przejście. Jestem idiotą. Ja ludzie, na serio, całe życie przeskakiwałem zaraz. Nie jest tu! Nie, no ja już myślałem, że jestem aż taki głupi. Nie, to jest tutaj. Że po prostu tak robiłem. Nie wiedziałem o tym, że tu jest przejście obok. Wait, what? Czyli jednak nie ma tam przejścia, dobra. Ale taki beton jest. To już to zostało powiedziane. Dobra, tu jest kapczuszka i ogólnie to jest taki... Ten poziom to jest taki parodia kreskówek wszystkich, które zawsze mają jakiś odcinek typu daj mi coś, to ja ci dam coś. I później z tego 50 wymian wychodzi. No i to nie wiem, czy to była parodia, czy to miało być specjalnie. Ale no, ja wolę myśleć, że to jest jednak parodia tego.
takiego wymyślania przez... ogólnie w całej tej grze nie da się czegoś takiego zrobić, że przy małej wodzie pływamy, ale no... To jest akurat jeden poziom, którym się da, bo to jest jedyny poziom, który ma przy małej właśnie takiej wodzie już źródełko, gdzie możemy się zatopić, więc po prostu idziemy w dół i możemy pływać tak. Bo głowa Spyro wtedy nie wychodzi poza wodę. Dobra, wystuprocentujemy najpierw, znaczy wystuprocentujemy. Pozbieramy najpierw wszystko tutaj z dołu. Żeby było ok. O, już mamy dostęp do góry, więc jest jeszcze lepiej. Spoko, to teraz idziemy na górę. To jest kolejna muzyka, która strasznie mi przypomina jakąś muzykę ze Spyro 1. Bo instrumenty strasznie mi pasują. Powiedz sobie, Spyro 2 ma orchestralną muzykę, a Spyro 1 to słychać, że to jedna i ta sama kapela robi, jakaś, nie jazzowa. Jakaś na pewno, bo te same instrumenty są wykorzystywane, a czasem słychać w Spyro 2 wiolonczele, czasem trąbkę. A tu definitywnie to nie jest ten styl muzyki. Tu pewnie, nie wiem, albo to jest użyte z powrotem ze Spyro 1, albo moja inna też teoria, że po prostu zatrudnili tą samą kapelę do tego poziomu, bo tak. Spoko, myk. I tu jesteśmy. I tu się wszystko zaczyna. Ale wpierw sobie tak pozbieramy rzeczy. Mamy jedno dodatkowe życie. 4-4-4-4. Illuminati confirmed. Obydwoje się namieliśmy. Nie wiem, co w tym jest takiego śmiesznego, ale... Na pewno. Wiecie, głupiego wszystko rozśmieszy. Nawet taka... Ha! Udało mi się. Okej. No to powiedzcie, ludzie, jak tam wasz pierwszy dzień w szkole, ci, którzy mieli wolne do siódmego, bo... u mnie aż tak źle nie było. Więc możecie się wyżalić, jeżeli wam było strasznie źle. A jeżeli nie było strasznie źle, tylko było fajnie, to powiedzcie, dlaczego było fajnie. Albo jak średnio, to nie musicie pisać dlaczego, bo wszyscy rozumiemy, że średnio. Chyba. Okej, tutaj od tego pana się dostajemy zadanie. A bunch of rotten thieves have stolen the spark plugs and I'm stuck here. Please get the four plugs back. Dobra, teraz mamy zadanie zdobyć... Właśnie tutaj brakuje mi tłumaczenia kompletnie. Jak to przetłumaczyć? Bo... Jest to łatwe zadanie. Bo nie znam się na autach, więc to jest bardzo... jest bardzo trudne zadanie, więc zobacz. Stawiam, że nie wiem, jak jakieś świece czy coś... Nie wiem. Powiedzmy, że świecę. Albo światło, po prostu. Okej, i tam chyba on będzie. Ten, który mnie najbardziej tu interesuje. Czyli no ci złodzieje. No nie. Po prostu no nie. Boże, czy ty to widzisz? Zaraz ktoś napisze bogato, to ty to nie... Ty w to nie mieszaj, sorry. Okej. To w ogóle śmieszne, że oni nie mogą zranić póki... Co? Loch! Jest! Kolejny odkryty glitch. Ale ma ułatwione teraz! Dobra. Więc zaskoczyliśmy kolejny sposób na tak zwany glitch Flying Air.
które jest w dwóch Spyro, czyli Spyro 2 i Spyro 3 i nie, jeszcze jest Enter the Dragonfly. Ja nie mogę, ale mam teraz ułatwione to. Znaczy ułatwione, nie mogę teraz użyć ognia, ale no... To jest... Ej, ale teraz... O kurde. A teraz nie mogę... Nie, no mogę z tego stanu wyjść przecież. Ja nie mogę. Kolejny glitch złowiony na odcinku. Najpierw wystrzelnie w kosmos. Teraz kolejna możliwość na flying air. Ej, no to na pewno nie wiem, speedrunnerów bardzo zachęci. Taka kolejna możliwość. Ale kurde no. No kurde. Nie wiem jeszcze co chciałem teraz zrobić. Albo mi to bardzo ułatwia, albo teraz ta plansza jest niemożliwa do procentowania dzięki temu. Nie, no na pewno jest możliwa. Po prostu jestem aż taki słaby. Dobra, odkryłem. Odkryłem sposób na szybkie pływanie. Trzeba ciągle spamować przyciskiem kwadratoro w tym przypadku. Nie, w jedynym przypadku, bo Spyro tylko wyszedł na PS1. Na PlayStation. Nie na PS1, tylko bo gram teraz na PS3, więc to jest jakiś dowód chyba. Nie. To jest chyba niemożliwe teraz do przejścia. No! Hamuwa. Ale mi strasznie teraz przypominają tych złodziei ze Spyro... jedynki. Wiecie, tych co krzyczyli się, nene. Mali, nene. Sprytne smyki. O, jest gniąć. No. Sap. No, yes! Ooo, więc chyba jest to możliwe. Wiecie co? Pochodźmy sobie w tym stanie trochę. Nie możemy na te bramki. Czy. Teraz mogę coś takiego zrobić? Ha! Logic. Więc teraz mogę to wykorzystać. Jestem z tego dumny. No słuchajcie, no mój własny glitch teraz odkryłem, więc. Mam pewne prawo teraz z niego korzystać. Ale teraz jak mi to ułatwia wiele rzeczy. Patrzcie, on tutaj sobie skacze. A ja mogę cały czas tak... A ja wystarczy, że sobie skoczę po prostu. Fu! Więc wystarczy, że lekkie skróty wykorzystam. I to da. Ale ja nie mogę, jaki game break... Jaki game breaking w ogóle. Nie no, tego się nie spodziewałem po tym let's play, że będzie taki pełny glitchy. Znaczy, glitchy to jest pełny, bo używam double jumpa, ale no... Wiecie o co mi chodzi. Ja nie mogę. To jest takie teraz moje zatkanie, że coś takiego udało mi się odkryć. Okej, tam jest. Ha? A, chciałeś lecieć tam do tyłu? Ale ci się nie udało, bo jesteś duplem. Powiedział smok, który jest 4 razy mniejszy od mnie. Tak na oko teraz to powiedziałem, żeby nie było. No, nie muszę czekać na efekt skoku. Mogę po prostu sobie polecieć do góry. To jest tak, jak powinny smoki latać. A nie, że sobie tylko szybują. Tak gotuję mu spalić. Ha! Zaraz ktoś mnie w komentarzach będzie od cheater wyzywał, ale to nie moja wina, no przecież było na nagraniu, że samo się to zrobiło. Okej, wiesz co, polecimy sobie tutaj. O, czyli tu jest jeden wielki spadek, dobra. Tajemnica dzieciństwa odkryta. Z
spoko. A tutaj coś jest ciekawego? Może jakiś easter egg? Tak, easter egg. Jaskinie mają czegoś takiego jak sufit. Dobra, ale gdzie jest ten shop? Przecież jeszcze chyba jeden powinien być. Jeden albo dwa. Jeden. Gdzie on jest? Ale ogólnie, żeby wyjść z tego stanu, to wystarczy, żebyście wlecieli do wody i wylecieli, to od razu ten stan minie. Ale na przykład taki... Ale jeżeli na przykład zginiecie, zanim dotrzecie do Zoe, to ten stan się powróci. Ten stan się powróci. Mhm. Gdzie on jest? A, bo te... O kurde. Bo teraz ten będzie latał... O kurde. Bo teraz sobie przypomniałem, że tamten, którego teraz będziemy ścigać, będzie wlatywał do wody, więc mam... przerąbane, jeżeli chcę ten glitch utrzymać. Bo ja nawet nie wiem, jak go utrzymałem. Prawdopodobnie w tym samym czasie, kiedy dostałem obrażenie i na niego i wchodziłem do wody, to prawdopodobnie... nie wiem, wyskoczyłem z wody, ale gra tego nie zarejestrowała i dlatego coś się takiego stało. A nic innego mi do głowy nie wpada właściwie. O kurde, gdzie on jest? Wow, Spyro super bohater. Niczym Superman 64. Okej, okay. Teraz on tam będzie. A, dobra. Ale i tak będę musiał to zrobić, żeby wyprocentować poziom, bo tam są przecież jeszcze medaliony. Medalion, klejnoty, pixel idioty. Okej. Uda mi się. Ha! Ej! Zgadzcie, jak mi teraz... Wahoo! I'm back in business! Here, young dragon friend, take this! It's museum quality, but you deserve it! It's dangerous to go alone! Take this! Dobra, dzięki za orwanę. No, cool. Ten stan już przeszedł. No. Wiesz co, spróbuję drugi raz. Kuszę los, wiem, ale no... Żeby życie miało smaczek, trzeba próbować glitchować smoczek. No kurde, no. Coś takiego odkryć i właściwie to teraz szanse... To szanse jest raz na milion. Ale no, nie, zobaczmy. O nie. Teraz nie wolno mi obrażenia dostać. Kurde, mogę się przecież zabić z tym idiotą, ale dobra. Już mi to właśnie nie będzie potrzebne, bo teraz cała ta wymiana, o której szaniłem, będzie. Więc tutaj właściwie to... Nie wystuprocentowałem jeszcze klejnotu, bo... Ah, Spyro, so glad you're here. I'm perfectly useless without my trusty pencil, and I seem to have lost it. I do have this extra egg. Perhaps you can trade it for my pencil. Dobra, więc teraz musimy zrobić... Jak to się nazywa? Handel. Że coś za coś musimy odzyskać w jakiś sposób. Ołówek, profesorka. Dobra, jajko trzeba tutaj dać do gniazda. Co jest bądź co bądź w miarę logiczne. Teraz dostajemy za to nasionko jakieś. To nasionko musimy oczywiście do donicy dać. Donica nam da kaczuszkę. Tak, BTW to nie jest jakiś item, to jest żywa kaczka, którą właśnie zjedliśmy. Okej, okay, myk. 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 Od kaczki dostajemy
jakąś rzepę. I sto... O, tutaj są jeszcze. A. To wyjaśnia wszystko. Tylko że jeszcze mi nadal brakuje paru. Chyba tutaj nie. Właśnie, muszę potentegować ich. Nie, no dobra, to wcale nie brzmiało dziwnie. Musimy tą rzepę dać do garnka. Do garnka. Kociołka. Do kotła. No tak, zapomniałem jeszcze, że tutaj są. Dobra, i od kotła dostaniemy monetę. Monetę musimy wrzucić, jak to zwykle bywa, do kieszeni, żartowałem, do fontanny. Kiedyś mi się zgliczowała ta moneta i byłem strasznie zły, bo musiałem wszystko rozpoczynać od nowa. I od fontanny dostaliśmy magiczny ołówek. Kto pamięta zaczarowany ołówek? Łapka w górę. Zaczarowany ołówek, to było coś. Chciałbym mieć takie zaczarowane ołówek. My pencil! Now I can begin calculating the age of the universe again. Here, take this orb. Alora says she thinks I'm going to lose it. Więc tak, profesorek odzyskał od nas swój ołówek i teraz będzie obliczał wiek wszechświata. Życzę powodzenia. Ja już znam na to odpowiedź. Na to odpowiedź i nawet nie trzeba mi było żadnych tutaj obliczeń, więc wszechświat jest stary jak cała wieczność. Wiek wszechświata to jest po prostu cała wieczność. Nie ma lepszej odpowiedzi, przepraszam bardzo, ale no nie ma. Ha. I przypominam, że te Sonic 25 dopiero się zacznie od lutego. Od 5 lutego o godzinie 17 zostanie wyemitowany pierwszy odcinek Sonic 25 na moim hitboxie, rzecz jasna. Więc link powinniście mieć w opisie, bo ustawiłem sobie wreszcie, żeby od razu na mojego Facebooka i na mój hitbox się transportowywało. I must have dozed off there. Golly, looks like I let the fountain switch off. Here, take this orb and don't mention my little nap to Hydrar, okay? Więc tak, no, przesnęło mu się i no, no przez niego fontanna przestała. Więc jak mówiłem, nie dostajemy żadnych medalionów. Nie medalion, tylko amuletów? Nie wiem. Powiedzmy, że amuletów. No, więc już ma przynajmniej rzecz taką, żeby nie usypiał. No i jest fajnie. Mamy równą liczbę. Bardzo równą, mam nadzieję. Nie wiem właściwie, co to miało znaczyć, ale dobra. Więc tak, ile mamy jeszcze do zrobienia poziomów w tym świecie? Jeszcze mamy 3 poziomy. Plus Ripto. Więc tak, to by było na tyle, ludzie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dzięki wam za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa.